Witam Państwa. Witam na tym, wierzę, bardzo, bardzo ważnym wykładzie. W ogóle konferencja jest niezwykle istotna. Konferencja jest na temat zdrowia psychicznego, ale nie, akurat dzisiaj nie leczenia, tylko profilaktyki. I jest niezwykle ważne, żeby naszym dzieciom i naszej młodzieży pomóc, żeby nie doszło do zaburzeń psychicznych. I naprawdę możemy to zrobić, między innymi przez budowanie tego poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest takim zabezpieczeniem, ogromnym zabezpieczeniem przed problemami psychicznymi, ale również jest zabezpieczeniem przed nieszczęśliwym życiem. Po prostu. Będę mówiła o budowaniu poczucia akceptacji, miłości i własnej wartości. Dlaczego? Akceptacja, ktoś powiedział, ja to wyczytałam i chcę się z Państwem podzielić. Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać. Jeżeli chcemy mówić komuś, że jest piękny, że jest mądry, okej, to nie jest źle. Ale jeżeli kogoś przytulimy z akceptacją, jeżeli akceptujemy go takim, jakim jest, to wierzcie mi Państwo, jest to coś najpiękniejszego, co możemy dać naszemu dziecku, czy młodzieży, czy w ogóle drugiemu człowiekowi. Jestem osobą wierzącą i bardzo polegam na Bożym Słowie. Biblia mówi takie piękne słowa: miłością wieczną umiłowałem Cię. To mówi Bóg do nas, ale też radzi: Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Czyli Bóg uczy, żeby kochać i żeby, dlatego że jesteśmy kochani, żeby uczyć się od Boga miłości i żeby dzielić się tą miłością z drugim człowiekiem. I ta miłość jest naprawdę również podstawą zdrowia psychicznego. To jest podstawa, która zabezpiecza, to miłość tworzy taki kokon wokół nas, który chroni nas przed tym, co złe, przed tym, co niebezpieczne, przed naprawdę uczy nas radzić sobie z tym, co jest złe i co jest negatywne. Podstawą akceptacji siebie, czy może takim, czym jest w ogóle sama akceptacja, no to może przetestujmy, czy potrafimy do siebie powiedzieć: lubię się. Czy potrafisz tak jako rodzic powiedzieć, jako nauczyciel: lubię się. Czy potrafisz powiedzieć: lubię swój charakter, lubię swój wygląd, lubię się taką, jaka jestem. Szanuję się. Szanuję swoje prawa, dbam o siebie, o umysł, o ciało, o swój charakter, o swoje samopoczucie. Doceniam się, nagradzam się. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie w tych obszarach budować tą samoakceptację, żeby dojść do takiego momentu, kiedy naprawdę siebie polubię. Jak siebie polubię, to jest mi zdecydowanie łatwiej polubić drugą osobę. Jeżeli sprawimy, że dziecko będzie samo siebie lubiło, będzie się samo akceptowało, to jest również podstawa, to jest to budowanie tego kokonu ochronnego przed tym, co złe i przed zaburzeniami psychicznymi. Zupełnym przeciwieństwem samoakceptacji jest samoodtrącenie. I to możemy bardzo często widzieć teraz u dzieci i u młodzieży, ale również u dorosłych, wśród dorosłych również. Czym to się przejawia? Poczucie krzywdy, poczucie winy, pretensje do samego siebie. Nigdy nie jestem dobra, wszystko robię źle, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie akceptuje, nie mam zalet, generalnie nic nie potrafię. I to jest niestety ten stan, z którym borykają się bardzo często nasze dzieci i nasza młodzież. Niestety też, jak mówiłam, i dorośli. Można to zmieniać, zdecydowanie trzeba zmieniać. Skąd się to w ogóle bierze? Jest bardzo wiele przyczyn i ja powiem taką, którą zawsze podkreślam. Bierze się to z tego nieprawidłowego porównywania do. No bo czym jest samoocena? Samoocena to jest to, jak się porównuje do czegoś. Mogę się porównywać do tego, jaki chcę być. I to wcale nie jest dobre. Mogę się porównywać do tego, jakim inni chcą, żebym ja był. To też nie jest dobre. Jakie jest zdrowe porównywanie? To jest porównywanie do tego, kim byłam wczoraj.
Kim byłam rok temu? Kim byłam 5-10 lat temu? Jeżeli widzę wzrost, to jest naprawdę powód do satysfakcji, powód do radości. Jeżeli nie widzę wzrostu, to też nie idę w drogę samobiczowania, ale idę w drogę rozwoju. Szukam, w czym się mogę rozwijać, czego mogę się nowego nauczyć. I idę małymi kroczkami, takimi dostosowanymi do siebie. Najgorzej, jak bierzemy wzorce z zewnątrz, albo jak my jako dorośli narzucamy te wzorce naszym dzieciom i młodzieży, nie konfrontując z nimi, nie sprawdzając, jak to się ma do ich wzorców, my im narzucamy, często nie konfrontujemy z ich możliwościami, bo każdy jest inny, każde dziecko jest inne, każdy dorosły jest inny, każdy człowiek jest inny, każdy z nas ma inne możliwości, inne możliwości rozwoju również. Więc powinniśmy naprawdę sprawdzać, jakie są możliwości. Możliwości jak? Bo mierzymy kroki, które osoba robiła i dopasowujemy wymagania do tych kroków, do tego tempa rozwoju, którym ten człowiek idzie. Jeden idzie wielkimi krokami, drugi maleńkimi. Każdy maleńki kroczek jest dobry i każdy maleńki kroczek naprawdę trzeba doceniać. Jakie jest, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o niską samoocenę? Jeżeli borykasz się z niską samooceną, nie jesteś sam. Miliony jest osób na świecie, które borykają się z niską samooceną wśród dzieci, wśród młodzieży i wśród dorosłych. Ale to można i trzeba zmieniać. I to jest, myślę, przewodnia myśl tej mojej prezentacji czy tego wykładu. Naprawdę to można zmieniać i należy. Czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości polega właśnie, czy opiera się na samoakceptacji. Bez samoakceptacji nie ma poczucia własnej wartości. Możemy budować poczucie własnej wartości i o niektórych rzeczach już mówiliśmy w czasie tej konferencji. I ja może odniosę się do prezentacji czy wykładu, który był na samym początku konferencji. Jeżeli ktoś nie oglądał, bardzo polecam, żeby obejrzał wykład na temat poznawania siebie. I zresztą również na temat zarządzania emocjami, na temat emocji. Bo absolutną podstawą, nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, bo o tym była mowa w czasie pierwszego wykładu, ale absolutną podstawą jest poznawanie siebie. I teraz jeżeli chcesz jako rodzic czy jako nauczyciel poznać dziecko, z którym pracujesz, z którym mieszkasz w jednym domu, z którym jesteś w jednej rodzinie, poznaj to dziecko. Ja przygotowałam taką listę pytań, którą polecam, żeby sobie zapisać po odsłuchaniu i przećwiczyć na dzieciach, z którymi żyjecie, z którymi pracujecie. Co lubisz? Czego nie lubisz? Czego się boisz? Co jest dla ciebie ważne? Jakie masz wartości? Co ci sprawia przyjemność? W co wierzysz? Jakie są twoje mocne strony? W jakich sytuacjach czujesz się bezpiecznie i swobodnie? O czym marzysz? No i teraz jestem ciekawa, czy my jako rodzice faktycznie wiemy, czy znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli tego nie wiemy, to nie bierzmy się za naprawianie dzieci. Naprawdę. Bo możemy tylko zaszkodzić. Jeżeli tego nie wiemy, to nie decydujmy się, nie wyrokujmy, nie oceniajmy tego dziecka. Najpierw je poznajmy. W ogóle nie powinno się dziecka oceniać w sensie takim krytycznym. Powinno się je poznawać, motywować, pomagać i wspierać. I od tego jesteśmy też tutaj, żeby wam państwu w tym pomagać. Ale najpierw bardzo proszę, trochę wysiłku, żeby naprawdę poznać te dzieci, z którymi żyjemy i z którymi pracujemy. To zaowocuje. A gwarantuję, że państwo się bardzo zdziwią, jeżeli te pytania zadacie swoim dzieciom i dzieciom, z którymi pracujecie.
Kolejny krok, który trzeba zrobić, i znowu tutaj odwołam się do wykładu, który był drugi w dzisiejszej konferencji, więc jeżeli ktoś nie oglądał, bardzo polecam, żeby obejrzeć cały cykl na temat emocji, bo to jest drugim krokiem ważnym w budowaniu poczucia własnej wartości, jest akceptacja emocji dziecka. Nie ma złych emocji. Są różne teorie na ten temat. Moim zdaniem nie ma złych emocji. Mogą być złe skutki emocji, szczególnie tych niezarządzanych, ale emocje są po to i wierzę też, że Bóg nam dał emocje po to, żeby się lepiej komunikować. Emocje to jest wołanie o pomoc bardzo często. Emocje to jest jedyny sposób, w jakim dziecko czy młodzież jest w stanie wyrazić to, co czuje, bo nie potrafi tego nazwać. Dorosły często nie potrafi nazwać, co się z nim dzieje, ale wykrzyczy w złości czasami albo wyśpiewa w radości, nie do końca czasami rozumieją, dlaczego? Więc poznawanie emocji dziecka, rozumienie, akceptacja jest niezwykle ważna. Odwołuję się, nie będę się nad tym rozwodzić, odwołuję, przekazuję Państwa do wykładu na temat emocji, który był wcześniej. Kolejny krok to jest taki dla mnie bardzo oczywisty, to jest po prostu akceptować swoje dziecko. No i powiem takie bardzo duże wyzwanie. Akceptować takie, jakim jest. Nie akceptować wizję swojego dziecka. Nie akceptować cele, do których dąży. Nie akceptować piękne oceny, jakie dostaje w szkole. Akceptować takie, jakim jest. Odsuńcie oceny. Odsuńcie to, jak się zachowuje w szkole. Odsuńcie w ogóle, jak się zachowuje. Popatrzcie na swoje dziecko jako tylko swoje dziecko i pokochajcie je jak, takie, jakie jest, bez względu na to, jakie jest. Może być zupełnie różne od was. Wiecie, często odwołam się może do wszelkiego rodzaju wykładów na temat inteligencji emocjonalnej, czy w ogóle na wykładów i warsztatów na temat, które pomagają rozwijać nam umiejętności społeczne. Ale bardzo często jest tak, że osoba, rodzic nawet, czy osoba dorosła jest pewnego typu, tak? No na przykład jest cholerykiem, bardzo uproszczę. Jest cholerykiem, a ma dziecko, które jest flegmatyczne. Wiecie Państwo, jak to trudno jest zaakceptować? Co robi rodzic choleryk? Ocenia swoje dziecko flegmatyczne, jak mówię, bardzo upraszczam, skracam, według swoich standardów, że to dziecko powinno być szybsze, powinno być bardziej energiczne, powinno szybciej podejmować decyzje, a to dziecko jest po prostu kompletnie inne. I tego trzeba umieć się też, trzeba się nauczyć akceptować. Ale jak już poznamy to nasze dziecko, to i łatwiej będzie zaakceptować. A jak my zaakceptujemy absolutnie bezwarunkowo, dokładnie tak jak Bóg nas akceptuje absolutnie bezwarunkowo, to wierzcie mi, że to będzie piękna podstawa na budowanie własnej wartości dla tego dziecka. Że jak ja zaakceptuję moje dziecko, to i to dziecko szybciej zaakceptuje siebie. Kompletnie bezwarunkowo. Kolejny krok, jaki też warto wspomnieć, to jest docenianie, dawanie informacji zwrotnej. Docenianie naprawdę, nie za wielki cel osiągnięty, który mu żeśmy wyznaczyli, ale jak popatrzymy na to nasze dziecko, jak było wczoraj czy rok temu, a jakie jest dzisiaj i popatrzymy różnice i nauczymy się zauważać te takie fajne różnice, które świadczą o jego rozwoju, nabywaniu nowych umiejętności, nowych zdolności takich emocjonalnych, nie wiem, nowe hobby, cokolwiek. I za to doceniać. Już nie mówiąc o tym, że po prostu doceniać za to, że jest, bo jest pięknym Bożym darem dla rodzica. A uczeń może być pięknym Bożym darem dla nauczyciela, bo uczniowie bardzo wiele swoich nauczycieli uczą. Więc to docenianie i dawanie informacji zwrotnej. Co ciekawe jest w dawaniu informacji zwrotnej? Słuchajcie, jeżeli pomyślicie sobie coś dobrego, coś fajnego, coś ciekawego, od razu mówcie. Nie czekajcie na Boże Narodzenie i wtedy w czasie Wigilii przy stole sobie miłe rzeczy mówicie. Nie, nie, nie. Dzisiaj i teraz mów. Mów informację zwrotną, ale również jeżeli coś cię zaniepokoiło, nie zbieraj, aż się tego nagromadzi tyle, że wybuchniesz.
Dzisiaj pomalutku, jeżeli i nie w negatywnych emocjach, absolutnie, nie dajemy informacji zwrotnej w negatywnych emocjach. Nie panujesz nad swoimi negatywnymi emocjami, idź do drugiego pokoju, jeżeli jesteś wierzący, pomódl się. I dopiero jak się uspokoisz. Jeżeli jesteś niewierzący, polecam zacząć czytać Biblię. Bardzo pomaga. I dopiero jak się uspokoisz, wróć i powiedz informację, jaką masz dla swojego dziecka. Głównie pozytywną, ale czasami też trzeba powiedzieć o tym, co nas niepokoi. Oczywiście, bądźmy szczerzy. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest wspieranie rozwoju dziecka. I co powiem? Nie wspieranie rozwoju w tych obszarach, które ty wymyślisz dla swojego dziecka. Słuchajcie, uczę dzieci i jak patrzę, ile zajęć dodatkowych te nasze dzieci mają. Konie, tenis, piłka, angielski, niemiecki, zajęcia na uniwersytecie dla superzdolnych dzieci, korepetycje z tego, korepetycje z tamtego. Ludzie kochani, sama bym nie chciała tak żyć. Nie fundujmy tego swoim dzieciom. Sprawdźmy, co chce. A jeżeli dziecko nie wie, zaproponujmy jedną rzecz, maksymalnie dwie, ale nie więcej. Bo to dziecko, tak jak tu też w poprzednim panelu była mowa, ono nabierze ogromnie dużo umiejętności, ale z umiejętnością społeczną i z samoakceptacją siebie będzie miało ogromny problem. A co tu dużo mówić? Może obalę mity, ale profesura w matematyce niekoniecznie da dziecku szczęście. Bycie wybitnym profesorem, lekarzem, prawnikiem też niekoniecznie. Ale jeżeli nauczymy dziecko samoakceptacji, to to dziecko będzie szczęśliwe. Jeżeli nauczymy dziecko umiejętności społecznych, że dziecko będzie umiało stawiać granice, będzie umiało być asertywne, będzie umiało się komunikować, będzie umiało być szczęśliwe same ze sobą, to gwarantuję wam, że to dziecko będzie szczęśliwe. Jeżeli do tego jeszcze uwierzy w Boga, i będzie z Bogiem żyło. To jest absolutny przepis na sukces i na szczęście w życiu. I to mówię z własnego doświadczenia. Kolejnym krokiem, też bardzo ważnym, jest właśnie wspieranie tej asertywności. Co mogę powiedzieć, bo mamy dzisiaj, no to jest, ten temat asertywności jest tylko malutkim jednym z wielu punktów w budowaniu poczucia własnej wartości, więc nie ma czasu, żeby się rozwodzić. Bardzo polecam i zapraszam, jeżeli ktoś by chciał dokształcał się, rozwijać się, trochę więcej poznać na temat asertywności, polecam już materiały, które są na kanale Nadzieja TV, ale również polecam różnego rodzaju warsztaty czy wykłady na YouTube na temat asertywności, jak się nauczyć asertywności i czym jest asertywność. Bardzo często asertywność jest kojarzona tylko i wyłącznie ze słowem nie. I to jeszcze jest kojarzona negatywnie, bo jak ktoś powie nie, no to znaczy, że jest niegrzeczny. A już jak dziecko powie nie, to jest złe. To nawet nie jest niegrzeczne, to jest złe. Wyobrażacie sobie, że jak ty jako dorosły mówisz komuś nie, żeby ktoś ci powiedział, że jesteś zły? To dlaczego tak często mówimy o dziecku? Dziecko ma prawo powiedzieć nie. Ma. Ale jeszcze więcej. Dziecko ma prawo zadawać pytania. Nawet te głupie i drażniące, nawet takie, które nam się śmiać chce, nie śmiej się. Dziecko ma prawo wyrażać swoje zdanie. To niespodzianka, prawda? No bo jak dziecko jest małe, to niech siedzi w kącie, mama mówi. Dziecko słucha. Nie, dziecko ma prawo powiedzieć swoje zdanie. I co ciekawe, ma być prawo wysłuchane. Ma prawo być wysłuchane. Kiedyś słyszałam o takiej fantastycznej metodzie. Stosuję ją też w coachingu. Szczególnie dla rodziców, którzy mają problemy z tym, że chcieliby mieć czas dla dziecka, ale tak naprawdę go nie mają. I mają, samobiczują się, że nie poświęcają dziecku dużo czasu, ale z drugiej strony, jak dziecko potrzebuje, no to nie ma tego czasu. 5 minut, zasada 5 minut, dosłownie. Jeżeli dziecko potrzebuje twojej uwagi, poświęć mu 5 minut, nie więcej. Gwarantuję wam, że często wystarczą 2 lub 3 minuty. Ale waszej całkowitej uwagi.
podejdź, nie, bez względu na to, co robisz, gdzie się śpieszysz, podejdź, przytul i wysłuchaj przez maksymalnie 5 minut. Masz więcej czasu, wysłuchaj, ale mówię w tych sytuacjach, kiedy ci się wydaje, że nie masz w ogóle czasu, poświęć 5 minut swojemu dziecku i wsłuchaj się. Nie patrz w tym czasie na telefon, nie skroluj, jakie tam wiadomości przysłał szef czy ktokolwiek inny. Telefon na bok, komputer na bok, myśli o czymś innym na bok, 5 minut dla swojego dziecka. 5 minut dziennie. Wydaje się niewiele, sprawia cuda. Jakie jeszcze inne prawa ma dziecka? No to mają dzieci, tylko kilka wymienię. Polecam, i tak jak mówiłam, już sięgnąć do takiej głębszej literatury czy wykładów na ten temat. Dziecko ma prawo się tłumaczyć. Absolutnie, słuchajcie, mamy tyle głupich powiedzonek, ale to jest jedno z najgorszych. Tylko winny się tłumaczy. Znacie to powiedzenie? Wyrzućcie to powiedzenie, wyrzućcie to z głowy. Nie, każdy ma prawo się tłumaczyć, każdy ma prawo wypowiedzieć, dlaczego się spóźnił, dlaczego coś zrobił, dlaczego się tłumaczy, bo czuje się winny i ma potrzebę wysłuchania, ma potrzebę wybaczenia i akceptacji, więc trzeba mu pozwolić się wytłumaczyć. Do czego jeszcze ma prawo? Ma prawo być traktowany z szacunkiem, tak jak każdy inny człowiek. Dziecko to nie jest, nie wiem, pół człowiek, jak czasami go traktujemy. To jest człowiek z pełnymi prawami człowieka. Polecam przeczytać Kartę Praw Człowieka i zastosować do swojego dziecka. Bardzo krótko, kolejne kroki, czy kolejne sprawy, czy obszary, które warto wspierać, bardzo krótko, dlatego że o tym będzie na następnym wykładzie, to jest wspieranie sukcesów. Ale ja tylko powiem jedno. Zastanówcie się, czym jest sukces. Sukces to nie jest sukces zdefiniowany przez ciebie, rodzicu, albo przez ciebie, nauczycielu. Nie. Bo każde dziecko może mieć swój własny sukces. A ja bym jeszcze powiedziała, każda zmiana, każdy kroczek do przodu to jest sukces twojego dziecka. Więc jeżeli chcesz w ogóle zdefiniować sukces, zrób go razem z dzieckiem. Zdefiniuj to razem z dzieckiem. Ale ja bym raczej polecała definicję: każdy rozwój, każda zmiana jest sukcesem i takie sukcesy absolutnie należy celebrować. Ale również trzeba wspierać w cudzysłowie porażki. I znowu trzeba zdefiniować, czym jest porażka. Nie definiuj za dziecko, czym jest porażka. Jedynka w szkole wcale niekoniecznie musi być porażką. Porażką może być to, że dziecko czuje się niekochane przez ciebie. Nieakceptowane przez ciebie, to jest porażka. Wspieraj, bo ucz dziecko budować na porażce. Uczyć się, co mogę z tego wziąć na przyszłość, co mogę zmienić, co powinnam odsunąć zupełnie, a co próbować rozwijać. I jeżeli chcemy budować w ogóle rozwój, to starajmy się budować na mocnych stronach dziecka czy młodzieży, nie na słabych. Daj sobie spokój z tymi słabymi. Wzmacniaj te mocne, te dobre, te sukcesy, a te słabsze same będą się rozwijać. Nie koncentruj się na tych słabych, koncentruj się na tych mocnych stronach. Mów komplementy i naucz się akceptować komplementy. Nawet osoba z niskim poczuciem własnej wartości nie słyszy komplementów. Drażnią je komplementy. Nie chce ich słuchać, dlatego że uważa, że to jest kłamstwo, że to jest naciągane, że to tak specjalnie, żeby je pocieszyć, a tak naprawdę to w ogóle nie ma podstaw w rzeczywistości. Nie przejmuj się tym. Mów. Mów i tylko co możesz powiedzieć? Powiedz dziękuję. Naucz je powiedzieć dziękuję. Tak? Możesz powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, nie akceptujesz, ale pozwól, że ja wyrażę to, co ja czuję. Jeżeli ci to przeszkadza, po prostu mów dziękuję. Jeżeli nauczycie to dziecko mówić dziękuję, ale słuchać, to po pewnym czasie te komplementy zaczną przebijać tą skorupę niskiej samooceny. Bądź empatyczny, ucz empatii.
ja sobie tutaj w notatkach wypisałam takie trzy słowa klucze. Słuchaj, przytul, zrozum. I może na tym poprzestanę, ale powtórzę. Słuchaj, przytul, zrozum. I to jest dla mnie taka piękna empatia, którą możemy nauczyć dzieci. I jak my będziemy tacy empatyczni w stosunku do dzieci, to te dzieci nauczą się tej empatii do innych, ale i do siebie. Bo dzieci i młodzież z niskim poczuciem wartości nie potrafią być empatyczne wobec siebie, bo są wobec siebie surowe. Bądź wdzięczny, ucz wdzięczności. Dziękuj. Dziękuj za każdym razem, kiedy jest podstawa, żeby podziękować. Dziękuj za to, że jest. Dziękuj Bogu za to, że jest to dziecko. Możecie się przecież wspólnie modlić i wspólnie dziękować i Bogu, i sobie nawzajem. I ta wdzięczność, kiedy będziemy uczyć dziecko wdzięczności za proste rzeczy, za, nie wiem, za dobrą pogodę, za dobre samopoczucie, za to, że wstaliśmy, za to, że możemy wspólnie coś poczytać albo wspólnie porozmawiać. Podziękuj dziecku, że ma czas dla ciebie, szczególnie tej młodzieży, która dla nas często ma mniej czasu niż my dla niej. Podziękuj za to, że ma dla ciebie czas. Ucz tej wdzięczności, bądź wdzięczny. I ta wdzięczność też wspiera tą empatię, wspiera rozwój kompetencji społecznych i jednocześnie wspiera właśnie to poczucie samoakceptacji i poczucie własnej wartości. I na sam koniec chciałabym przedstawić, tak jak wcześniej pamiętacie, te trzy rzeczy, które uczą nas empatii, to teraz chciałam podkreślić siedem rzeczy, które nie należy robić. I warto naprawdę napisać sobie na karteczce i oduczyć się robienia tego, bo my jako dorośli niestety robimy to nagminnie. Pierwsze, nie porównuj dziecka do innych. Nigdy. Ani do siebie, ani do kolegów, ani do brata, ani do siostry. Nie używaj słów nigdy i zawsze. To jest podstawa, to nie tylko wobec dzieci, wobec męża i żony również, ale wobec dzieci i młodzieży też. Nie wyśmiewaj. Nie każ za emocje. Emocje komunikują i uczą, jak już wiele razy było dzisiaj mówione. Nie każ za emocje. Spróbuj dociec, skąd te emocje się wzięły. Jaka jest przyczyna tych emocji? Co dziecko czy młodzież chce ci zakomunikować przez te emocje? Nie definiuj sukcesu ani porażki swojego dziecka. Nie definiuj mu celu życiowego. Pozwól mu sam decydować, definiować. Ty go wspieraj, doradzaj, szczególnie jeżeli poprosi, ale nie definiuj za niego. I nie wywołuj poczucia winy. Absolutnie, ja to nazywam wręcz wielokrotnie na wykładach na temat inteligencji emocjonalnej, nazywam to terroryzmem emocjonalnym. Kiedy my przez emocje chcemy pobudzić to dziecko do jakiegoś działania, no, gdybyś mnie kochał. I różne inne sposoby. Nie wywołuj poczucia winy. To jest najgorsza, to jest spadek w dół do tego, żeby dziecko przestało się akceptować i lubić, a docelowo również ciebie. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko wspierać i pozytywnym wsparciem powodować to, że to dziecko się rozwija, zaczyna w siebie wierzyć, a kto w siebie wierzy, ten więcej osiąga. I to jest ta droga, którą powinniśmy pomóc naszym dzieciom iść. I na koniec cytat z mojej absolutnie ukochanej Biblii, którą polecam do czytania, jeżeli ktoś nie czyta. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Kochajmy się, kochajmy nasze dzieci, akceptujmy je takie, jakie są i wspierajmy je we wszystkim, co chcą robić i co oczywiście wiemy, że nie jest dla nich złe, że nie szkodzi. Ja mówię o tych sferach rozwoju
w pozytywną stronę. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do wrócenia, do powrotu do tych wykładów i paneli, które już były, bo ja niektóre tematy tylko dotknęłam, a warto jest te wszystkie tematy, czyli i emocje, i tą akceptację siebie poznać. Więc zachęcam, a ja dziękuję bardzo. Rozpoczynamy nasz panel dyskusyjny. Cały czas podkreślamy, jak bardzo ważna jest profilaktyka, jeżeli chodzi o budowanie odporności dzieci i psychicznej odporności dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, bo przed chwileczką wysłuchaliśmy wykładu na temat poczucia akceptacji, miłości i poczucia własnej wartości. I o tym chcielibyśmy rozmawiać, bo są to czynniki, które są istotne, jeżeli chodzi o budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Chciałabym przypomnieć, że jest to druga edycja konferencji dotycząca zdrowia emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży. Przypomnę, że materiały z pierwszej edycji znajdziecie Państwo na kanale YouTube Nadzieja TV. Zapraszamy do obejrzenia tych materiałów, również tych, które już do tej pory były nagrywane. Rozmawiamy o odporności psychicznej i jest z nami Małgosia Rykucka. Bardzo dziękujemy za wykład. Jak wiecie, Małgosia jest certyfikowanym coachem, mówcą, trenerem osobistym. Jest z nami również dr Edyta Żyłakania, która jest psycholożką, psychoterapeutką. I witamy serdecznie Agatę Rubak, która jest pedagogiem, ale też dyrektorką Centrum Edukacyjnego Kompas w Podkowie Leśnej. Drogie panie, w wykładzie usłyszałyśmy, że niska samoocena, poczucie odrzucenia i braku akceptacji dotyka wiele osób. Niektóre przybierają postawę osoby pewnej siebie, ale w środku borykają się z niską samooceną i strachem przed odrzuceniem. Dotyczy to także dzieci i młodzieży, prawda? Rodziców może niepokoić, że dziecko mówi o sobie: do niczego się nie nadaje, jestem głupi albo mam pustkę w głowie. Małgosia powiedziała, że takie postawy można i należy zmieniać. I moje takie pytanie w związku z poczuciem niskiej samooceny. Jakie mogą być objawy u dzieci i młodzieży właśnie tej niskiej samooceny? Po czym można poznać, że dziecko odczuwa złą czy negatywną samoocenę? Czy tylko po tym, że właśnie mówi: do niczego się nie nadaje? Czy jeszcze jest coś, po czym my jako rodzice, opiekunowie czy nauczyciele możemy właśnie ocenić, że dziecko ma jednak problem z właściwą samooceną? Myślę, że to się przejawia we wszystkich obszarach aktywności dziecka i związane z tym, jak funkcjonuje w szkole i w relacjach z ludźmi. Widać to często po pewnym wycofaniu takim społecznym. Takie dziecko nie angażuje się na przykład w jakąś aktywność w klasie, nie wierzy w to, że coś potrafi, nie chce występować w akademiach i szkolnych też, nie przynależy do żadnych organizacji, ma często też gorsze wyniki w nauce niestety. I to oczywiście może być związane z jakimiś problemami też z przyswojeniem wiedzy, ale często jest związane z takim właśnie definiowaniem siebie, że się do niczego nie nadaje, że nie wierzy w to, że się potrafi czegoś nauczyć, no i tym samym właśnie te wyniki też są gorsze. Także myślę, że często to po prostu jakoś widzimy po dziecku, że gdzieś ono o sobie ma po prostu bardzo złe zdanie. No ja bym jeszcze dodała to, że bardzo często mogą być takie objawy typu nienaturalne wybuchy złości.
To jest też objaw tego, że dziecko nie radzi sobie z tymi swoimi emocjami, bardzo się ocenia, ma bardzo wysokie wymagania wobec siebie, nie spełnia tych wymagań i się złości. I złości się na wszystko. No tak naprawdę czasami można nawet nie wiedzieć, na co się złości. Te emocje wybuchają. Z drugiej strony tutaj Edytka powiedziała, że często to dziecko może być gorsze w szkole. Niekoniecznie, ale może być. Ale również właśnie dlatego, że jest niepewne siebie, uważa, że nie umie, więc się nie zgłosi. Więc jak nauczyciel się zapyta, to on nie powie, bo będzie pewny, że to, co wie, to jest głupie, że to nie jest to, co powinno być. I często ono wie dobrze, ale jest przekonane, że wie źle. Więc nie uzewnętrzni swojej wiedzy. A nauczyciele, którzy, szczególnie tacy, którzy mają duże klasy i niektórzy nie mają czasu poświęcić indywidualnie uwagi każdemu dziecku, nie zauważy nawet tego, bo w indywidualnej rozmowie by to wyszło, w takiej z zachętą. A bez zachęty to dziecko się nigdy nie zgłosi, zawsze będzie uważało, że źle, będzie takie przygaszone, będzie mówiło ciszej, będzie nieśmiałe, nie wyjdzie na środek klasy, nie weźmie udziału w żadnej inicjatywie, takiej jakiejś społecznej, więc będzie traktowane jako też zachowania społeczne, więc też negatywnie będzie oceniane. Więc tych przejawów jest bardzo dużo. Poza tym jeszcze jest to, że to dziecko, no tutaj wydźwięczało, ono siebie nie lubi, czyli nie zaakceptuje, to już mówiłam, nie zaakceptuje komplementów, będzie uważało, że się wręcz się naśmiewasz, ale łyka jak gąbka negatywne oceny i wyśmiewanie. I co gorsze, uważa, że to mu się należy. I to jest chyba jeden z takich najbardziej niebezpiecznych aspektów, dlatego że to dziecko bardzo często jest takim bardzo łatwo wpada w model ofiary. I niestety tworzy potem związki przemocowe, gdzie jest ofiarą w związku przemocowym. Więc to jest niezwykle niebezpieczne. A już jako dziecko możemy to zauważyć i właśnie możemy wspierać i powinniśmy. Wspominałaś o tym, że dziecko nie potrafi przyjąć tych komplementów, ale zobaczcie, drogie panie, jak często my dorośli mamy z tym problem, jak przychodzi dziecko i mówi do mamy: mamo, jak pięknie wyglądasz w tej sukience, prawda? A mama: no to stara sukienka. Więc ten sposób dzieci uczą się tego, że nie ma co przyjmować komplementu, więc na pewno tutaj taka mądra też i psychoedukacja czy profilaktyka, że w takim momencie potrafię właściwie zareagować. Ja chciałam się podzielić takim przykładem praktycznym z klasy. Jako nauczyciel mieliśmy takie bardzo proste ćwiczenie. Uczyliśmy się, czym jest przymiotnik, i dziecko miało kilkoma przymiotnikami opisać się, jakie jest, ale miało zrobić to w sposób pozytywny, czyli wyszukać tych swoich pozytywnych stron. I było jedno dziecko w klasie, które podczas tego ćwiczenia zaczęło płakać. I to było takie smutne, ponieważ ono nie potrafiło myśleć o sobie w pozytywny sposób. I zarówno nauczyciel, jak i rodzic patrzy na swoje dziecko, które nie potrafi o sobie dobrze myśleć. To jest takie trudne, bo to jest takie, dziecko jest związane z rodzicem i z nauczycielem. I to jest właśnie taki sygnał, kiedy możemy to dziecko otoczyć taką ściślejszą opieką, prawda? Że to jest dla nas taka informacja, że coś się z tym dzieckiem dzieje nie tak. A dla mnie właśnie takim najsmutniejszym objawem, tak, bo o objawach mówimy, czyli coś, co jest widoczne, jest to, że dziecko, które ma niską samoocenę, często robi coś, żeby zadowolić innych. Nie robi czegoś dlatego, że jemu to sprawia przyjemność, z tym się dobrze czuje, tylko po prostu warunkuje tą swoją samoocenę od tego, jak inni mnie postrzegają. I właśnie to jest bardzo niebezpieczne w szkole, prawda? Bo na przykład, nie wiem, komuś dam chrupki, komuś dam kanapkę, tak? Żeby ktoś mnie lubił. Kupuję sobie tą akceptację innej osoby, bo ja jestem tak jakby za słaba, żeby sobie o sobie dobrze myśleć i o sobie po prostu stanowić. Ja dodam do tego, że to jest niezwykle niebezpieczne, dlatego że uzależnia nas w taki niezdrowy sposób od innego człowieka i od jego akceptacji. I jeżeli przychodzą jakiekolwiek takie trudne sytuacje w życiu, gdzie obok nas zabraknie bliskiej osoby, no to bardzo łatwo jest wpaść w stany depresyjne, no i w problemy psychiczne po prostu, które często już się potem kwalifikują do leczenia. Dlatego tak niezwykle ważne jest, żeby takie rzeczy zauważać. No ja jestem przekonana, że na pewno kontaktowaliście się z rodzicami, żeby poinformować o tym i żeby uczulić, żeby to dziecko po prostu
uczyć tej samoakceptacji, a jak uczyć, no to już rozmawialiśmy, znaczy na ten temat też był wykład, więc warto wrócić. Tak, w takim razie zachęcam naszych słuchaczy, aby wrócili do wykładu i myślę, że w połączeniu z tym panelem naprawdę będzie to bardzo solidna wiedza. No tak, wiadomo, że łatwiej byłoby od początku postępować dobrze, zamiast potem musieć coś naprawiać i rodzice w zasadzie nie wiedzą wszystkiego od samego początku, od narodzin dziecka. Rodzicielstwo, jak chyba sami wiemy, to najtrudniejsze zadanie, które jest na świecie, a nikt tak naprawdę rodzica do niego nie przygotowuje. A kiedy przychodzi dziecko, to nawet brakuje czasu na to, żeby doszkalać się, edukować. I fajnie, że jest taka konferencja, ale jednak nawet jeżeli dziecko ma niską samoocenę, to możemy to zmienić. I tutaj, Małgosiu, bardzo dobrze, że zaakcentowałaś to, że można i trzeba zmienić. Ważne jest, aby pracować równolegle nad swoim i dziecka poczuciem wartości. I moje też pytanie związane z tym pojęciem poczucia wartości. Jak tworzy się poczucie wartości u ludzi? Ja o tym troszeczkę powiedziałam w swoim wykładzie, że to się zaczyna od pierwszych dni życia dziecka, gdy opiekun, najczęściej matka, wpływa na regulację emocji, czyli stanu pobudzenia dziecka poprzez taką troskliwą opiekę, poprzez akceptację potrzeb dziecka, że dziecko zaczyna się przyzwyczaić do tego, że jego jakoś stany wewnętrzne są zaopiekowane. Że to się od tego momentu zaczyna i trwa przez całe życie. Ja myślę, że też bardzo ważną rzeczą, o której powiedziałaś, jest to, by rodzic również pracował nad sobą. Że często spotykamy się z takimi sytuacjami, że jest jakiś problem z dzieckiem, a rodzice jakby odbierają, że od razu zarzucamy im, że to przez nich. I od razu blokują też pracę z dzieckiem. Na przykład, gdy zdarzają się też takie sytuacje, że psychoterapeuta pracuje z dzieckiem i są dobre efekty, ale to rodzic ma pewien model funkcjonowania, w którym to dziecko takie bardziej asertywne, pewniejsze siebie, za bardzo się nie mieści. I wtedy na przykład dochodzi też często do przerwania terapii. Że to coś psycholog nie tak zrobił. No, czy oczywiście może się też tak zdarzyć. Więc ta praca nad sobą. Myślę, że bardzo ważnym problemem jest też są zaburzenia psychiczne rodziców. Czy choroby psychiczne, z którymi, czy po prostu problemy, nawet nie, które niekoniecznie muszą być od razu tak sklasyfikowane, ale że są po prostu te trudności i rodzic nie chce z tym nic zrobić. No, dramatem są choroby psychiczne, nieleczone, które powodują przemoc w domu, które powodują bardzo złą atmosferę i tym samym wpływają bardzo negatywnie na kształtowanie się poczucia własnej wartości dziecka. Więc wydaje mi się, że tutaj ścisła współpraca z rodzicami i aby rodzice byli samoświadomi tego, co się z nimi dzieje i nie obawiali się sięgnąć po specjalistyczną pomoc, jeżeli to będzie potrzebne. Dziękuję, Edytko, że to powiedziałaś, bo faktycznie czasami zastanawiamy się, czy szukać tej pomocy, a ona jest potrzebna. Małgosiu. Ja może jeszcze dodam, bo tego chyba też nie powiedziałam w czasie wykładu, że to poczucie własnej wartości można zdefiniować w takich trzech obszarach. Pierwszy to jest taki obszar intelektualny, czyli co o sobie myślimy. Drugi to jest obszar emocjonalny, czyli jak się czujemy sami ze sobą. No i trzeci ten taki behawioralny, czyli co robimy ze sobą. I tak naprawdę, żeby wspierać to poczucie własnej wartości i u siebie, i u dzieci, to trzeba zaadresować te trzy obszary. Można zacząć, mi się bardzo podobała dyskusja w panelu poprzednim, takie dbanie o siebie, chociażby przez ruch fizyczny. To dbanie, zobaczcie jak to wszystko się uzupełnia, to dbanie o siebie, żeby nasza część duchowa, fizyczna, emocjonalna była zaadresowana, żebyśmy mieli czas dla siebie po prostu, ale i dla tego dziecka, żeby się rozwijać, żeby się zaopiekować we wszystkich obszarach, to jest wszystko taką dobrą podstawą do budowania własnej wartości. Ale co jeszcze podkreślę, to jest praca na całe życie. To jest
Tak jak w ogóle budowanie kompetencji społecznych, tak i to jest praca na całe życie, więc nie spodziewajmy się efektów. One mogą być, bo czasami wystarczy mało i już widzimy zmianę u dziecka, u młodzieży czy u siebie, ale czasami to zajmie lata. I zmiany będą malutkie, ale jak po 5 latach spojrzymy wstecz 5 lat temu, to te zmiany zauważymy. Więc ważne, żeby się nie poddawać, żeby konsekwentnie wdrażać te wszystkie rady, które można było w ogóle przez całą dzisiejszą konferencję posłuchać, wdrażać i pracować jednocześnie nad sobą i nie pracować nad dzieckiem, absolutnie. Wspierać dziecko. To jest też zmiana sposobu myślenia. To chyba Edytka też potwierdzi. Ale nie pracować nad sobą. Nad sobą. Tak. A wspierać dziecko w jego zmianie. Ja też powiem, że warto uświadamiać dziecku, że ma wybór w pewnych momentach, kiedy może mieć ten wybór. Mam na myśli kontekst osób, którymi się dziecko otacza, tak? Czy potem dorosły kontekst osób, którymi się otacza. Są takie osoby, które bardzo negatywnie na nas wpływają i po rozmowie z taką osobą albo przez telefon, albo bezpośrednio dochodzimy do siebie przez cały dzień, albo dochodzimy do siebie przez kilka minut. Możemy na jakiś czas zakończyć pewną znajomość, jeżeli ona nie wpływa na nas dobrze, nie wpływa dobrze na poczucie naszej wartości, o myśleniu o sobie, czy nawet naszego rozwoju. I trzeba właśnie dziecko uczyć, że nie musi mieć wtedy poczucia żadnego wyrzutu sumienia, ani jakichkolwiek innych złych stanów, jeżeli na przykład na jakiś czas zakończy jakąś znajomość. Ja podam może taki przykład. Pamiętam, jak moja akurat córka była malutka. Moja córka generalnie nie lubi, jak obcy ludzie ją dotykają. I ma do tego święte prawo. Natomiast pewna osoba bardzo lubiła dotykać wszystkie dzieci z miłości do nich. I tam podchodziła i szczypała za policzek, zmuskała za włosy. No moja Dorotka od razu nie i stawiała granicę. I ta osoba po prostu, co to za dziwne dziecko? I jakie w ogóle, coś z nią jest nie tak. A ja mówię, nie z nią nie tak, tylko z tobą jest nie tak. Bo nie akceptujesz jej granic. Ona stawia granice, trzeba je uszanować. I każde dziecko jest ma prawo do stawiania granic, a my powinniśmy te granice uszanować. Nie na zasadzie, słuchaj, idzie dziecko do rodziny. Wiecie, były konferencje na temat przemocy. Też bardzo polecam, żeby oczywiście wysłuchać. Przemoc często jest emocjonalna i wręcz fizyczna w najbliższej rodzinie. Jeżeli dziecko komunikuje, że nie chce iść do jakiejś rodziny, bo nie lubi jakiegoś wujka, to bardzo proszę, usłuchajcie. To nie musi być od razu przemoc, ale jeżeli dziecko się źle gdzieś czuje, to nie zmuszajmy, ale słuchaj, bo wypada, bo trzeba. Spytaj, dlaczego? Przyjrzyj się, jaki jest powód. No i zaakceptuj granice, jeżeli dziecko jednak będzie kategorycznie mówiło, że nie. No to jest takie uczenie też szacunku i wyrażanie empatii, że ja to dziecko swoje rozumiem, a nie tylko patrzę, co inni pomyślą, co inni powiedzą i co wypada. Wypada uczynić swoje dziecko szczęśliwym. Dobrze. Moje pytanie też jest związane z docenianiem dzieci. Już wspominaliśmy, jak to jest bardzo ważne w kontekście budowania odporności psychicznej, ale mam też takie wrażenie, że wiele rodzin nie wie, jak czasami dobrze docenić dziecko, jakich użyć dobrych słów, aby też właściwie budować to poczucie wartości. Więc jak dobrze chwalić dzieci i nastolatków? Ja przepraszam, ja muszę to powiedzieć, ale ja po prostu jestem uczulona na słowa do dziecka. Och, jakie śliczne dziecko, jaka śliczna jesteś. I to jest jedyny komplement dla dziewczyn. No to co te biedne kobiety potem robią? No robią wszystko, żeby być piękne, bo to jest jedyna ich zaleta. No to ja powiem, i mam dużo takich przykładów chwalenia wprost ze szkoły, gdzie chwalenie może przynieść odwrotny skutek. Taki klasyk. Jak jeszcze w publicznej szkole uczyłam i często z takimi właśnie, takim chwaleniem się spotykałam. Kiedy nauczyciel na forum klasy, jak już po sprawdzeniu opowiadań dzieci, prac pisemnych, mówi, no dobrze, to teraz chciałabym tutaj pochwalić Anię za najpiękniejsze opowiadanie. Chciałam wam przeczytać to opowiadanie i pomyślcie sobie, co ta biedna Ania sobie myśli na forum klasy. Że nie, ja już nigdy nie napiszę takiego opowiadania. Zaraz koledzy będą mnie wytykać, że tylko ja zostałam pochwalona, a oni nie.
Więc no, bardzo dużo niestety jest takiego sposobu chwalenia, który wywołuje odwrotny skutek. Ale jeżeli chcemy pochwalić dziecko za coś, to nazwijmy konkretnie, za co dziecko chwalimy. Czyli jak na przykład dziecko stworzyło jakiś opis, powiedzmy miało za zadanie opisać krajobraz morski, no to możemy dziecku powiedzieć, bardzo mi się podobało w tym opisie, jak opisywałaś zachód słońca na przykład i powiedzmy i przyrodę nadmorską. I aż jak czytałaś ten opis, to aż czułam, że byłam nad tym morzem razem z tobą. Więc to jest jakiś konkret. Nie mówimy ogólnie, tylko mówimy o konkretach i wtedy jest się do czego odnieść. Tak? Dziecko wie, o czym mówimy. Myślę, że też partnerstwo, czyli że dziecko czuje, że jest traktowane jako taki podmiot, jako partner. Czyli właśnie, że nie to, że o jaka ty jesteś śliczna i tak dalej, czyli jak do laleczki, tylko jak do partnera. Czyli już do małego dziecka można mówić normalnie. I że dzieci to bardzo lubią i doceniają. Ja pamiętam, jak właśnie urodziła się pierwsze takie dziecko w mojej rodzinie, czyli dziecko mojej siostry. Ja wyszłam z jakimś takim przekonaniem ze swojego dzieciństwa, że to jest ważne i postanowiłam od początku z nią rozmawiać jak z tak w pewnym sensie jak z dorosłym. I to przyniosło naprawdę świetny efekt, bo mamy bardzo dobrą relację, już teraz dorosła. I uważam, że takie właśnie partnerskie podejście do dziecka jest bardzo ważne. Ja bym powiedziała jeszcze o takim aspekcie świętowania. Czyli takim wspólnym celebrowaniu różnych wydarzeń, które w życiu dziecka się zadziały. Nie muszą to być jakieś olbrzymie dokonania, prawda? Też mówiła o tym Gosia w swoim wykładzie, że mogą to być jakieś drobiazgi, które dziecku się udały. Ale właśnie takie wspólne, rodzinne celebrowanie może być takim podkreśleniem, że to rzeczywiście było coś ważnego, a zarazem to będzie pokazanie, że jesteś na tyle dla mnie ważny, że będziemy z tego powodu wspólnie spędzać czas na przykład. Nie musi to być od razu, nie wiem, wielka uroczystość z tortem, ale może to być wspólne, nie wiem, wyjście gdzieś, wspólny spacer, być może czasami też obdarowanie dziecka, to też jeśli jest stale tylko nagradzanie poprzez prezenty, to jest niedobre. Ale jeżeli możemy w ramach tego wspólnego świętowania, dostrzegania jakichś sukcesów, to może to być też mieć sens. Ja jeszcze powiem o bardzo ważnej rzeczy, żeby nagradzać czy doceniać przede wszystkim wysiłek, jaki jest wkładany. Zmorą naszego systemu oceny w szkołach jest to, że jest taka skala i ocenia się nie według możliwości dziecka i jego wysiłku, tylko według wyników. A każde dziecko ma inne możliwości. I niektóre dzieci, które mają szóstki, nie wkładają to żadnego wysiłku. A inne dzieci, które mają ledwo dwójkę czy trójkę, wkładają ogromny wysiłek. I one są wiecznie zdemotywowane, bo wiecznie nie osiągają tych wysokich standardów. A co gdybyśmy nagle świętowali dwójkę w szkole? Dwójkę? Bo wczoraj była jedynka, dzisiaj jest dwójka. Więc po prostu pompa tak, i świętowanie. Tak, tak. Bo jest... Był wysiłek, jeszcze widzieliśmy, że był wysiłek. Był wysiłek, jest progres, jest naprawdę powód do dumy i do świętowania. I jak przestaniemy się porównywać, czy nasze dziecko porównywać z innymi i z tymi wymaganiami takimi bardzo schematycznymi naszego systemu edukacji, to myślę, że naprawdę to wesprze, no, zmotywujemy te nasze dzieci po prostu, bo wysiłek powinien być nagradzany, nie efekt, bo efekt nie jest wymierny dla wszystkich. Czyli proces, oczywiście, który dziecko przechodzi i na końcu jest ten wynik, prawda? Mhm. Takim przykładem jest praca plastyczna dziecka. My widzimy tylko ten efekt końcowy, tak? I tak by czekamy ten efekt końcowy. A to, co się zadziało od początku, farby, których dzieci użyło, pobawiło się trochę, nie wiem, w jakieś ciastolinie i sprawiło mu to dużą radość i wzmocniło go motorycznie. Tak naprawdę ten proces dla dziecka jest najważniejszy, a nie efekt. I na to, tak jak Gosia powiedziałaś, powinniśmy kłaść nacisk. No, warto jeszcze poznać swoje dziecko i wiedzieć, co jest dla niego ważne i doceniać to, co jest ważne dla niego, a nie doceniać to, co jest dla nas ważne. To też pomoże. Dobrze. Mam kolejne pytanie, ale może taki króciutki wstęp. Bo rodzice często chcą dla swoich dzieci takiego dzieciństwa niczym z bajki. Wolnego od trudności i przejmują często taką rolę tarczy amortyzującej nieprzyjemne sytuacje.
zastanawiałam się, czy to jest dobrze, czy źle, ale młody człowiek rośnie, rozwija się, a wraz z nim zmienia się rodzicielska rola. I pojawia się pytanie, kiedy chronić przed trudnościami, a kiedy pozwolić ich doświadczyć. I to w kontekście właśnie budowania poczucia własnej wartości, właściwej samooceny, jak pomóc dziecku przetrwać też niepowodzenia i porażki. O tym rozmawialiśmy bodajże w pierwszym panelu naszej konferencji. Też gdzieś tam wybrzmiało, czy rzucanie dziecka na szeroką, głęboką wodę ma sens. Więc pomyślmy teraz, porozmawiajmy o tym właśnie, jak chronić dziecko, ale jak pozwolić doświadczać, bo czasami właśnie te trudne doświadczenia nie są po to właśnie, żeby zniszczyć to poczucie własnej wartości, ale przede wszystkim wzmocnić to dziecko, prawda? Ja może tutaj zacznę, bo akurat tego obszaru nie poruszyłam w czasie wykładu, no bo też czas był ograniczony, ale jest niezwykle ważne faktycznie w budowaniu, wspieraniu samodzielności dziecka. Każde dziecko powinno mieć jakiś swój obszar, za który jest odpowiedzialny i w którym może się czuć właśnie odpowiedzialne, bo to daje poczucie takiej pewności, poczucie, jeszcze jak dobrze się w tym sprawdza, powolutku będzie się dobrze sprawdzało. Rodzic go nie wyręcza i wtedy to poczucie tej samoakceptacji, jestem w czymś dobry, jestem odpowiedzialny za to, wzrasta. Ale znowu, twoje pytanie jest takie trudne, dlatego że każde dziecko jest inne. I nie ma przepisu na to, jak dziecko, do kiedy dziecko bronić, a kiedy nie, bo są dzieci, które są na tyle, mają dosyć duże poczucie własnej wartości i są bardzo samodzielne, że one wręcz im będzie przeszkadzała ta ochrona. A są dzieci, które długo, długo tego potrzebują. Ja bym powiedziała, jeżeli się wsłuchasz w dziecko, jeżeli go znasz, jeżeli wyrażasz się empatią, to ty będziesz wiedział, jak długo wspierać. Ja bym powiedziała może kontrowersyjnie, jak długo się da. Bo wspieranie i ta ochrona to niekoniecznie jest to, że ja biorę na siebie to, co złe, ale to jest to, że jeżeli coś się wydarza, to jestem zawsze obok i zawsze jestem gotowa, żeby wysłuchać i wesprzeć, nie ocenić. Natomiast przed czym bym ustrzegała, a co jest nagminne w naszym społeczeństwie, to jest branie na siebie problemów, z którym powinno się zmierzyć dziecko. Prosty przykład, odrabianie lekcji przez rodziców za dzieci. Nagminne. No ja jak sprawdzam pracę domowe dzieci, to ja od razu widzę, czy zrobiło to dziecko, czy rodzic. To rodzice, naprawdę to widać. Bo ja znam swoje dziecko, wiem, do czego jest zdolne, a jak jest praca nieadekwatnie zrobiona, no to wiem, że samo nie zrobiło. I to jest ten obszar, który naprawdę zostawiłabym dziecku, bo tutaj dziecko krzywdzimy, jeżeli coś robimy za dziecko. Ale jeżeli, no dopóki możemy chronić uczciwymi sposobami dziecko przed złem, to dlaczego nie? Też o tym wspomniałam w swoim wykładzie, żeby dziecko nie narażać na traumatyczne doświadczenia. Czyli teraz jest definicja, co to znaczy traumatyczne. Dla jednego dziecka to będzie, nie wiem, samodzielne pójście pierwszy raz do szkoły. To będzie tak trudne, że zostawi ślad na całe życie w jego psychice. A dla innego dziecka wręcz ono w ogóle nie potrzebuje tego. Także to, co Gosiu mówi, że po prostu wyczucie, jak w przypadku danego dziecka to wygląda i dostosowanie się jakoś do jego potrzeb, to jest na pewno jakoś trudne, ale myślę, że to jest najlepsza droga. Chronić też dzieci przed przeżyciami, które są dla nich za trudne. Bo zobaczcie, że wszystkie trudne doświadczenia nas rozwijają, ale traumatyczne zatrzymują rozwój. I właśnie o to chodzi, żeby te doświadczenia nie miały takiego charakteru, że wręcz staną się przeszkodą, zamiast otworzą jakąś drogę do rozwoju. Czyli potrzebne są takie, które mają pozytywne zakończenie. Te wszystkie doświadczenia, które dziecko przechodzi, prawda? No nie każdy będzie miał pozytywne zakończenie, moim zdaniem, i trudno to przewidzieć od początku. Natomiast trzeba chociaż próbować, tak jak Edytka powiedziała, przed za trudnymi. Mm-hmm. Tak? Czyli próbować naprawdę wyczuć, kiedy dziecko stawia opór, bo uważasz, że sobie nie poradzi, ale przy
przy pewnej motywacji jednak stwierdzi okej, a kiedy dziecko po prostu wręcz no, czasami aż płacze, że ono nie pójdzie, że ono nie chce, że ono nie wystąpi i wtedy akceptujmy to, bo wtedy faktycznie rokuje, że będzie to przeżycie traumatyczne. Natomiast przed negatywnymi doświadczeniami, te przez takimi, które się źle skończą, myślę, że nie ustrzeżemy naszych dzieci, ale możemy wtedy je wesprzeć. Wesprzeć, żeby po pierwsze przytulić, wysłuchać, po drugie, jeżeli trzeba przeanalizować i popatrzeć, no okej, no to czego mogę się z tego nauczyć, żeby sobie lepiej poradzić z podobną sytuacją w przyszłości? Są też takie sytuacje, które przechodzi każdy młody człowiek i wiedząc o tym, możemy zapobiec pewnym reakcjom dziecka. W sensie, warto też niektóre sytuacje, w niektórych sytuacjach mówić i je wcześniej przećwiczyć, zanim dziecko tej sytuacji doświadczy. Często w szkole są różnego rodzaju programy profilaktyczne, które mówią o problemie alkoholu, narkotyków, papierosów. Jak powiedzieć nie grupie rówieśniczej, która na przykład nas do czegoś zachęca. Albo na przykład teraz się często mówi o różnego rodzaju obrazach, tak? Kiedy na przykład ktoś nam coś pokazuje, kiedy mamy powiedzieć stop, że nie chcemy tego oglądać. Więc warto poruszać takie tematy też zanim do nich dojdzie, żeby wyposażyć dzieci w te narzędzia, żeby one wiedziały, jak się w tym momencie zachować i były tego pewne, że to jest zachowanie, które mnie chroni. I tu stawiamy kropkę, ponieważ musimy kończyć. Pięknie dziękuję Wam za udział w panelu. Cały czas gdzieś wybrzmiewało to słowo wzmacniaj to dziecko, prawda? Moi drodzy, wzmacniaj dziecko, twórz jego pozytywny obraz w swoich oczach. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, cały świat będzie mówił dzieciom, co robią źle, głośno i często. Nasze zadanie polega na tym, aby im powiedzieć, co robią dobrze. Dziękuję raz jeszcze za udział w panelu, a ja zapraszam na kolejny blok w czasie konferencji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapraszam na 13:15.